Parafia na Górce, parafia Matki Bożej, Matki Kościoła, była prowadzona przez księdza prałata Bernarda Czarneckiego. Właściwie górka to takie hasło umowne dla wszystkich górników, robotników. Raz, że rzeczywiście to jest na górce. Dwa, że to jest miejsce, które właśnie skupiało wszystkich tych, którzy strajkowali, którzy byli opozycjonistami. Ksiądz Bernard Czernecki, naprawdę wielka postać, człowiek, który dla tych ludzi miał ogromne serce, otwartość. Myślę, że tu warto jego mocno podkreślić. Tym bardziej, że potem w czasie stanu wojennego no, zrobił wszystko, żeby rodziny tej parafii, w ogóle miasta, no, nie cierpiały, bo praktycznie za strajk w 81, już potem na początek stanu wojennego, no to wszyscy zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy i potem przyjęci, no ale to się wiązało z bardzo wielkimi konsekwencjami, przede wszystkim finansowymi, prawda? Utrata Barburki, utrata 13, utrata 14. Ale wracając do tego, do sierpnia 80 roku, myślę, że no ja zastałem tam bardzo silny kontakt. Ksiądz Bernard Czarnecki bardzo mocno tutaj współpracował z nim. Oni z nim współpracowali, pytali go do tego. Był dla nich takim bardzo ważnym autorytetem do tego stopnia, że w swoim czasie no, powiedział im, że człowiek, którego wybrali na przykład na swojego przewodniczącego, był wcześniej lektorem marksizmu i komunizmu, prawda? Więc mają na niego uważać. I myślę, że to jest taka ogólna tragedia tamtego czasu, gdzie robotnicy, których kształtowano jako ludzi, którzy mają pracować, a nie myśleć. Mają robić, jeść, spać. Jastrzębie było tego bardzo wielkim dowodem, bo to była wielka sypialnia, potężne blokowisko otoczone 5 kopalniami. I ci ludzie tylko chodzili do roboty, przychodzili z roboty. Parafia na Górce obejmowała połowę tego środowiska. To była wtedy parafia 42-tysięczna. 10,5 tysiąca dzieci objętych katechizacją. I proszę sobie wyobrazić, dla 10,5 tysiąca dzieci objętych katechizacją było tylko jedno liceum i to na zasadzie zamiejscowego oddziału z Jastrzębia Zdroju. I oprócz tego była górniczówka, czyli zasadnicza szkoła górnicza i szkoła dla dziewcząt, praktycznie, które uczyły się szyć. I to było wszystko. I taka perspektywa dla tylu dzieci, prawda? Czyli mają być robotnikami, mają cicho siedzieć, mają po prostu jechać na dół, wydobyć węgiel, ewentualnie się najeść. Nawet kina nie było na takim terenie, czyli nawet nie mogli byle czego pooglądać, żeby jakąś mieć rozrywkę. Także to tego rodzaju była polityka społeczna, polityka socjalna, która no gdzieś kształtowała ludzi. I teraz ci ludzie mieli stanąć oko w oko z przedstawicielami rządu, bo przyjechali na rozmowy ze strajkującymi górnikami. To byli ludzie, którzy nie byli uczeni mówienia, rozmawiania. To byli ludzie, którzy byli tylko uczeni roboty, no i trzymania gęby, prawda? Za zębami, to znaczy języka za zębami, prawda? Taki znamienny szczegół jest jeden, o którym ksiądz Bernard nam opowiadał. Panowie, bo to już było, jak ja przyszedłem, to już było, ja przyszedłem troszkę później, bo w listopadzie, 1 listopada, to już było po podpisaniu porozumień, ale w czasie podpisywania porozumień jeden z górników przylatuje do księdza Bernarda, mówi: księże prałacie, no same profesory przyjechały, same docenty, co my, jak my mamy z nimi godać, my nie są nauczeni, co mamy powiedzieć, nie? I wtedy ksiądz Bernard im powiedział: słuchajcie chłopy, jak godacie na dole, tak godajcie na wierchu. Oni przyjechali do was, to oni was muszą zrozumieć, nie? Jest taki szczegół, jeden tam w tych rozmowach delegacji rządowej z delegacją górników, że pan profesor
przedstawia argumentację na podstawie swojej pracy, że to są tutaj dookoła kopalnie gazowe i z tego wszystkiego, z tych badań, z tych jego osiągnięć wynika, że trzeba natychmiast zjechać na dół i rozpocząć fedrunek, bo inaczej po prostu całe miasto wyleci w powietrze, bo to po prostu nie może tak być, prawda, że nie można tej pracy przerwać, to musi wszystko działać, nie? No i ten Jasiu wstaje i mówi tak po prostu po robotniczemu: panie profesor, my tu już tyle dni strajkujemy. Jak to nie pierdolło, to nie pierdolnie. I będziemy stali strajkować. Strona rządowa poprosiła o przerwę w obradach. Okazuje się, po przerwie w obradach pana profesora już nie było w składzie delegacji rządowej. Ale to obrazuje, to jak anegdota brzmi, prawda? Ten człowiek potem musiał w stanie wojennym, znaczy zaraz na początku stanu wojennego, dostał szalenie mocno w kość, musiał wyjechać z Polski, dostał wilczy bilet. Ale to obrazuje, jak kształtowano społeczeństwo po to, żeby móc nim kierować, prawda? I jak niewiele trzeba było tylko ludzkiego potraktowania, żeby ci ludzie mogli być sobą.